I fajne są takie spacerki, widzowie. Wyobraź to sobie, tu jest piłka i kopiesz tą piłkę, bam. I wpada do siatki. Ale tej siatki nie musiałaby tu być, bo mogłaby się po prostu odbić od tego kurwa gówna. I teraz pójdziemy na drugą stronę, gdzie siatki nie ma w ogóle. Więc tutaj jak ci wpadnie piłka, to jest GG. O, czekaj się. No i git. Nie musiałem się schylać. Ej, myślicie, że w tej butelce jest woda? Że zrobimy battle flipa na stole. K***a, nie chcę się zakręcić. No k***a. Mogę się mylić, widzowie, ale wydaje mi się, że to są k***a niepasujące korki. No to robimy bez. No i to tyle. To chyba challenge całego, widzowie. No, niestety. Ale no dobra, jeden challenge możemy zamienić w kolejny. O, nie trafiłem za pierwszym, to już nie ma co. Powycierać tu teraz, debilu, padał deszcz. Czy kurwa to samo mi powiesz, żebym posprzątał tą kałużę, która jest przede mną? To też moja wina, co? To wszystko z tamtej butelki, kurwa, aż tutaj się przelało, co? Siemano, proszę, że tak, mordo, jak najbardziej. Gites, trzymaj się, mordo. Siema. Ej, w ogóle chcecie ciekawą wizualizację was w szkole? To jesteście wy w szkole, jak nic nie rozumiecie. Ale ja też taki byłem. Tak samo się czułem, jak śmieć. Tak, ale super jest. Szkoła jest super. O, w ogóle patrzcie, jaka kolekcja zajebistych patyków. Pa, na przykład ten. No k***a. Ty, to. Jaki k***a gnat. Ho, ho, bang, bang. Idziemy z nowizory. Opowiadałem wam kiedyś, że tutaj był burdel? Nie wiem, może wam nie opowiadałem, ale generalnie tutaj, w tym domku tutaj, był burdel. W sensie literalnie panie lekkich obyczajów miały swoją siedzibę. I sytuacja wyglądała tak, były po prostu se tutaj k***y i przyjechała pani z urzędu i powiedziała tak: wy k***y, teraz ja tu mieszkam. No i k***a kupiła se ten dom i se tu mieszka i nie ma tu k***y. Jest zajebiście. O k***a. Odpaliłem streama w aplikacji Twitcha, bo nie ma aplikacji Stream Elements na iOS i k***a. Co to jest za rozdzielczość, widzowie? Co to jest za rozdzielczość, k***a? Jo! Zajebisty! Jo, jaki zajebisty piesek! Jo! Tam jaki misiek idzie. Idziemy do niego. Czemu nagrywam obcą kobietę? Wypadam na kobiety, k***a. Ja chcę psa. Zobacz, jaki misiu. Dlaczego nie powinno się głaskać obcych piesków? Już tłumaczę. Nie tłumaczę. Wiecie czemu? Jaki fajny piesek. Pozwolę sobie użyć za przykład, na przykład rasy Golden Retriever. Jak one są malutkie, to są super słodziutkie, wszyscy podchodzą, głaszczą je i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i te pieski się przyzwyczają do tego, że wszyscy je głaszczą, że mają atencji na ulicy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A potem jak te pieski wyrastają na duże, to niektórzy ludzie już są tacy, wiecie, zdystansowani, bo to duży pies i tak dalej, dzieci też się trochę bardziej boją tych piesków. I tym pieskom potem jak wychodzą na ulicę, które się już przyzwyczaiły do tej atencji, do tego, że są głaskane i że wszyscy do nich podchodzą i się cieszą, i wow, jaki piesek, tym pieskom jest po prostu smutno, bo już nikt nie chce ich głaskać. Dlatego ich nie głaszcie, bo pieskom smutno. Bo już nikt nie chce ich głaskać po tym, jak są duże. Ej, chciałbym k***a zobaczyć, czy uda mi się podciągnąć przynajmniej 3 razy, k***a. Bo moje chude rączki na razie są chude i słabe. Ale wiecie, co wam powiem, widzowie? Ja przez tyle czasu nie chodziłem na żadną siłownię, ani nic. I to widać, k***a. W piku, takim w piku siebie, jak ja ważyłem chyba 60 kg, to udawało mi się na klatę wycisnąć chyba 45, coś tego typu. A byłem k***a wczoraj na siłowni, to... O, k***a. Chłopie, nie wiem ile, ja miałem wczoraj problem, już chyba z 35 już miałem problem w chuj. Jak grasz w komputer i nic nie robisz, to strasznie spada forma, jakby miałem naoczny przykład tego, że jestem p***ą. Jak uda mi się podciągnąć k***a 3 razy, to daję ci mi 5 zł, ok? O k***a, to jest ujebane. O nie, wy***cie się! Ja
Ale, ej, to ja może będę robił jak ci streamerzy z TikToka, co? Już się podciągam. Co piszecie? Aha, okej. Już się podciągam. Co? Dziękuję ci bardzo za dwie różyczki. Dzięki wielkie. Co? Dzięki wielkie za 20 różyczek. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie za dwie czapki TikTok. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie, czajnik podłogę gra za 20 zł. Dziękuję ci bardzo. No, to jest teraz tak kompletnie nie liczę. Oho. Tak, słucham. Jak się nazywasz na tym streamie? Na streamie? Tu jest TV, jesteś Michel. Aha. Spoko luz. Dice of cringe, delikatnie. Dobra, git. Pomogłem sobie nogami, ale zrobiłem 3. Dawaj, k***a, donate'a 5 zł. 2,5? Nie, były 3. Nie mówiliście nic o żadnej formie. POV jesteś ch***? Siemano, co tam? O, moja mama na hulajnodze za***ala. I teraz zobacz to, pa. Yo, ale socik, ja p***. Ale mów mi, k***o, Quentin Tarantino, man! Trzymajcie się!